Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu grupy posłów złożyć wniosek o odwołanie pana ministra Macierewicza, którego uważamy za jednego z najbardziej szkodliwych, nieodpowiedzialnych i ludzi, który nie powinien pełnić funkcji ministra w tym rządzie, a muszę przyznać, że konkurencja pod tym względem jest bardzo silna. Panie Marszałku, mieliśmy do czynienia dzisiaj w komisji z rzeczą jednak niesłychaną. Nawet uwzględniając różnego rodzaju tutaj incydenty na sali, to jednak nie zdarzyło się, żeby w komisji sejmowej zablokowano dyskusję. Na wniosek posłów PiS-u zgłoszono wniosek, panowie szybciej wychodźcie, bo to jest irytujące, na wniosek posłów PiS-u zgłoszono wniosek, żeby w komisji, proszę państwa, mogli się wypowiadać tylko przedstawiciele klubu i tylko przez 2 minuty. No, czyli w gruncie rzeczy nie było żadnej dyskusji. Do tej pory, jak wiadomo, proszę nie pokrzykiwać. Do tej pory, jak wiadomo, mieliśmy do czynienia z niemym Sejmem. No ale nie ma komisji, jest po raz pierwszy dopiero w tym parlamencie. Także PiS rozwija twórczo podstawy polskiego parlamentaryzmu. Panie Marszałku, jeśli chodzi o ministra Macierewicza, to my mieliśmy jakiś taki pewien przebłysk ze strony wtedy jeszcze nie premier pani Szydło, politycznego rozsądku. Mieliśmy pewien przebłysk politycznej intuicji, kiedy pani Beata Szydło stała koło jednego z kandydatów na wszystkie zresztą urzędy, ten człowiek się nadaje, jak wiadomo, na każde stanowisko i mówiła, oto to jest minister obrony, nie będzie ministrem obrony Antoni Macierewicz. No, dzisiaj mamy realizację kolejnej obietnicy pani Beaty Szydło. Ten wniosek jest efektem działań pani Szydło, bo gdyby nie tamta obietnica została dotrzymana, to nie mielibyśmy potrzeby debatować. Ja bym powiedział tak, no jeszcze jedno wyjaśnienie opinii publicznej. Ono się należy, bo padają takie stwierdzenia, że szczyt NATO, że to niepotrzebne, że dlaczego przed szczytem NATO, że moment dla Polski niedobry, nawet takie patriotyczne pewne elementy, no, że to jest tak ważne dla Polski, że trzeba by, że tak powiem, zacisnąć usta, przyglądać się, jak ten Macierewicz ten swój spektakl odgrywa i na tym białym koniu w kółko jeździ po Warszawie, a marzy, żeby wjechać do Mosulu i do Aleppo, bo on przecież wtedy, jak Sobieski poda ten kwit i powie przy veni, vidi, vici. No, ale krótko mówiąc, ten wniosek należało odsunąć. Ja poważnie traktuję opinię posłów, którzy taką tezę sformułowali, no ale proszę państwa, no to jeżeli to jest fatalny minister, jeżeli on się nie nadaje, no to nie można go trzymać, znaczy odwrotnie powinno być. No, jeżeli jest szczyt na... Przepraszam, bo patrzę na posłów, którzy ten wniosek sformułowali. Przepraszam bardzo. To jeżeli się taką tezę stawia, że ktoś jest bardzo złym ministrem, na tej tezy bronimy, no stąd jest ten wniosek, ale jednak na najważniejszej, jak niektórzy twierdzą, co pewno jest przesadą, ale jednak na bardzo ważnej międzynarodowej imprezie ten minister powinien być obecny, no to zdecydujcie się, no to jeżeli jest zły, to nie powinien być, a jeżeli jest dobry, to powinien być. Naszym zdaniem jest zły i dla dobra Polski, dla dobra NATO, dla dobra demokracji w Europie, bo jej NATO broni, to jest demokratyczna instytucja, minister Macierewicz na szczycie NATO nie powinien Polski reprezentować, bo to wstyd i hańba, że ten człowiek kogokolwiek reprezentuje. I druga teza, która się w jakiś sposób wiąże z tą pierwszą. No, że ukazały się artykuły prasowe, że jednak dajmy szansę. Macierewicz ma szansę już 25 lat, proszę państwa, w Polsce. Jak tą szansę wykorzystał, to jeszcze 2 słowa. No, ale że może nie od razu wniosek. No, proszę państwa, no ja bym nawet się z tym zgodził. Ja bym nawet uznał, no dobrze, no ja jestem w ogóle człowiekiem znanym z niesłychanego miłosierdzia. I w takim razie bym tą kurtynę miłosierdzia również spuścił na Macierewicza i powiedział, dajmy mu tą ostatnią szansę, niech do tej rakki wreszcie tam na tym F-16 wjedzie. Ale, proszę państwa, przypomnijmy sobie, co robił Macierewicz.
co robił Macierewicz, kiedy oskarżył całkowicie niesłusznie wielkiego człowieka, patriotę, który wiele wycierpiał w stalinowskim więzieniu, a to nie były żarty. Ja siedziałem w lekkim więzieniu, siedziałem słusznie, nie mam do nikogo pretensji, ale rozmawiałem z człowiekiem, który siedział w więzieniu stalinowskim. Mówię o marszałku Chrzanowskim. Oskarżył go całkowicie niesłusznie, niewinnie. I natychmiast się domagał dymisji. Najpierw napisał donos, a potem żądał dymisji. Pamiętacie państwo, że jeżeli ktokolwiek w jakimkolwiek stopniu był podejrzany o jakieś związki z agenturą, jakiś tam cień zarzutów, co miał do powiedzenia Macierewicz? Wyrzucić, zdymisjonować natychmiast. Pamiętamy parę wypowiedzi, no także i na nasz temat, na temat posłów Platformy i na temat poprzedniego rządu. Nazwał to koalicję rynsztokiem politycznym. Co się robi z rynsztokiem? Nie miał żadnych skrupułów. Proszę bardzo, o panu premierze Tusku. Czy jest prawdą, że Tusk był agentem Stasi? To ja państwu zostawię, żebyście państwo po czynach sami odpowiedzieli sobie na to pytanie. Ja bym nie miał odwagi postawić tu pytania w Sejmie, czy jest prawdą, że Macierewicz jest agentem GRU. Co go upoważniło do formułowania tego rodzaju pytania? Następne sformułowanie o ministrach MSZ, kolejnych ministrach Wolnej Polski, MSZ-u, najważniejszym prawie resorcie. Większość spośród nich w przeszłości byli agentami sowieckich służb specjalnych. Tak sobie lekko Macierewicz rzuca najcięższe oskarżenia niszczące ludzi, odbierających im godność i honor. I ten człowiek domaga się jakiejś taryfy ulgowej? Panie Macierewicz, jaką miarą odmierzacie, taką i wam odmierzą. Taką miarą panu prędzej czy później odmierzą wszystkie podłości, krzywdy, które pan wyrządził. Ja nie będę dalej cytował tych, bo ja mam całą listę, tych, cały katalog mam. Jeszcze może ze dwie wypowiedzi takie, żeby państwo się, dla przypomnienia. Wojsko Polskie wraca do Polski. No genialna myśl rzeczywiście, nie wiem, z emigracji, z Londynu, to w każdym razie myśl dosyć śmiała. Następna teza. Rosja nam wypowiedziała wojnę. Nigdy tego nie odwołał, to mówił w Kielcach, w seminarium duchownym. Swoją drogą gratuluję czcigodnemu rektorowi seminarium duchownego, że otworzył podwoje dla tego rodzaju pacyfizmu. Nigdy tego Macierewicz nie odwołał. Rozumiem, że ta wojna trwa. Unia Europejska jest jak klatka. Kto tam wejdzie, to nie wyjdzie. No, dalekie, dużo, dużo dalekie od słynnego historycznego cytatu pani Pawłowicz to nie jest. I myślę, że Macierewicz jako patron Brexitu, czy jak mówi jeden wybitny językoznawca, Bretixu, który się na wszystkim zna, także na... Ostatnio ten specjalista od Bretixu dał się poznać jako znawca offsetu. Macierewicz mógłby jako patron Bretixu wystąpić z takim cytatem. Ale proszę państwa, kilka działań, no bo to były słowa. Niby chińskie przysłowie mówi, słuchaj słów, ale patrz na czyny. No to przyjrzyjmy się, po owocach ich poznacie. Trochę czynów Macierewicza. Lustracja. To był czołowy idol, herold, ideolog, można powiedzieć, z lustracji, tak jak obecnie z kłamstwa na temat rzekomego wybuchu w Smoleńsku uczynił rację swojego bytu politycznego i 20 lat na scenie politycznej Macierewicz istnieje dzięki lustracji. Mówię w największym skrócie i mówię do posłów młodych, nowych, świeżych w tym Sejmie, nie wszyscy to wiedzą. Została uchwalona uchwała, na mocy której Macierewicz miał agentów przedstawić Wysokiej Izbie. Listę agentów służb komunistycznych, służb specjalnych. Byliśmy wtedy w ZHN, razem z Macierewiczem reprezentowaliśmy frakcję liberalną, żeby było jasne. Ja i Macierewicz byliśmy liberałami, razem z profesorem Chrzanowskim. Radykałami byli inni, część tych ludzi jest w różnych miejscach. Nie będę żadnego wymieniał, bo bym mu oczywiście zrobił śmiertelną krzywdę, a na to na pewno nie zasługują, skoro niektórzy muszą cierpieć w jednej partii z Macierewiczem. Ale po tej uchwale idę do Macierewicza, mówię, słuchaj, no to jest strasznie kłopotliwa sprawa, bo to trzeba by ustawę zrobić, to jest uchwała, to jest właściwie nieprecyzyjne, nie ma czytania w ogóle w komisji. No, czy ty masz agentów? Czy ty jesteś pewien, że masz? Tak, oczywiście, nie bój się, mówi Kostek, ja mam agentów stuprocentowych. Słuchaj, czy masz dowody, czy to będzie, ty sobie zdajesz sprawę, co się rozpęta, jak ty ujawnisz nazwiska ludzi i się okaże, że pomyliłeś się. Nie pomyliłem się, mam stuprocentowych agentów.
Po czym co Macierewicz ujawnia? Listę zasobów archiwalnych MSW. I mówi tak, nie, to nie są żadni agenci. To jest kartoteka policji politycznej, a dopiero trzeba powołać komisję. Nawet zaproponował szefa tej komisji, też nie będę podawał nazwiska, bo sobie może nie życzy. I ta komisja rozdzieli, że tak powiem, ziarno od plewy. No przecież jeżeli on opublikował tą listę dla 99% ludzi, to była lista agentów. Tymczasem w rzeczywistości, potem już Macierewicz raz mówił, że to byli agenci, raz nie, że to nie byli, ale de facto w Sejmie bronił się w ten sposób, że on żadnych agentów nie publikuje. Raz na zawsze Macierewicz zlikwidował w Polsce lustrację. Skasował lustrację, stał się grabarzem lustracji. I właściwie, Wysoka Izbo, Macierewicz czego dotknął, to zostawał grabarzem tej idei. Czego dotknął, to był grabarzem. Proszę bardzo, weryfikacja WSI. Raport nieopublikowany do tej pory, 400 wniosków do prokuratury, 400 wniosków, ile on ludzi zatrudnił, prokuratorów, 400 wniosków do prokuratury Macierewicz wysłał, wszystkie oddalone. Myślę, że tak się skończą te wszystkie wnioski, które panowie z PiS-u wysyłają na rząd premiera Tuska i premier Kowacz. Tak mniej więcej się skończą te wnioski, jak wnioski Macierewicza w sprawie WSI. Następnie gigantyczne odszkodowania, które trzeba było płacić za niesłusznie oszkalowanych i pomówionych ludzi. Jednym z tych ludzi był świętej pamięci profesor Chrzanowski, który przed wszystkimi sądami został uniewinniony, przeproszony, a na to, co miał do powiedzenia Macierewicz, miał do powiedzenia: pomyłki sądowe się zdarzają. To jest przykład łajdactwa politycznego i za to jedno, gdyby nic innego nie zrobił. Ten polityczny chuligan nie powinien nigdy być w polskiej polityce i prędzej czy później z polskiej polityki w hańbę odejdzie. A co dzisiaj? No jeszcze parę przykładów takich działań nowszych. Proszę bardzo. Macierewicz zostaje ministrem obrony. Jedna z pierwszych wypowiedzi tu w tej Izbie mówi: Polska jest państwem bezbronnym. Coście zrobili Polsce? Polska jest rozbrojona. No to jest szaleństwo. No, to jest pierwszy na świecie minister obrony, który, że tak powiem, mówi, że no, proszę bardzo, zapraszam wszystkich. Polska nie ma się czym bronić. Po czym po trzech dniach dokonał cudu. No, rozmnożył chleb, jak w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus. No. Potem mówi tak. Po trzech dniach mówi, wszystko jest dobrze. No. Armia jest wspaniała, zresztą on tu mówi, to wariat, no, przepraszam bardzo. No, coś takiego mówi minister obrony. Organizuje swoją armię, ona jest różnie nazywana, mówi się o armii leśnej. Ja nie ma ironii żadnej, bo las był sojusznikiem Polski. Wszystkie powstania polskie się opierały o las. Jeżeli ja mówię armia leśna, to nie mówię tego w znaczeniu ironii. Dlatego, że bohaterscy powstańcy styczniowi walczyli w lesie. I w II wojnie światowej, gdyby nie las, to Armia Krajowa by nie była tak potężna. Tylko, że przeciwstawiam to armii zawodowej, profesjonalnej. On formułuje jakąś doktrynę ideologicznie motywowanej armii, która ma być armią raczej fanatyków. A jak na Komisji Obrony jeden z współpracowników przyniósł dokumenty, to właściwie tą ideologią ma być taki religijny fanatyzm. No, to jest dobre, gdybyśmy się wybierali przeciwko Katarom na wyprawę, no, ale wojny z Katarami się już skończyły. Macierewicz się spóźnił o jakieś 700 lat, więc to jest, muszę powiedzieć, spóźnienie dosyć duże. Skandaliczne nocne najście na placówkę NATO w Warszawie, co wywołało protesty Słowacji. Majaczenia coś o bombie atomowej. Te majaczenia były tak niejasne, on się tłumaczył z tego, ale w gruncie rzeczy no, jakiś cień pozostał. No nie jest to do końca wyjaśnione, że Polska, co mamy, bombę atomową budować? To ja pamiętam, jak jeden z posłów, już nie będę mówił, dawno nie jest, pojechał do Berlina, tam przemawiał Genscher i się spytał, co Polska potrzebuje, a ten poseł wstał i powiedział, że najlepiej byłoby, żeby równowaga świata była oparta do tej pory o szantaż atomowy Ameryki i Rosji. Rosja się wtedy rozpadła, to był początek lat 90. To trzeba zbudować równowagę świata w oparciu o Amerykę i Polskę. Czyli Polska ma zastąpić Rosję jako mocarstwo atomowe. To Genscher mówił, to ja bardzo rozważę teraz, proszę Państwa, czy Polsce się opłaca pomoc gospodarczą udzielać, jeżeli ta pomoc będzie szła na bombę atomową. No i na szczęście jakoś wątek nie został podjęty. Macierewicz tak daleko nie poszedł, ale jednak coś majstruje przy tej bombie atomowej. Więc ja bym wolał, żeby Macierewicz przy żadnej bombie nic nie majstrował. Taka jest
Wysoka Izbo, no tutaj jeszcze może ze dwie rzeczy tylko, bo to myślę, tego materiału jest tak wiele, że chcę wybrać tylko kilka najbardziej takich dramatycznych rzeczy. No na przykład działania, które trudno nazwać inaczej niż fałszowaniem historii. Na przykład działanie, które sprowadza minister Macierewicz, który szantażuje samorządy i żąda od samorządów, żeby na uroczystościach różnych z udziałem wojska był czytany apel poległych w Smoleńsku. Przecież w Smoleńsku nikt nie poległ. Można polec na polu bitwy. Ostatnia bitwa z udziałem polskich żołnierzy pod Smoleńskiem była w roku 1633-34 i Smoleńsk pozostał wtedy w naszych rękach. Wszystkie późniejsze pod Smoleńskiem polskie ofiary, że tak można powiedzieć, to były katastrofy drogowe, to w każdym razie nie były bitwy. No. I katastrofa lotnicza, wielka tragedia, której ja nie chcę o tym mówić. Mnie to różni od pana Macierewicza i PiS-u, że ja nie wykorzystuję śmierci, ofiar, trupów, cierpienia do walki bieżącej politycznej. To jest podłe, to jest nieuczciwe, to jest nieuzasadnione i to jest niezwykle szkodliwe w szerszym wymiarze również dla Polski, bo dzieli naród i społeczeństwo. Ale wprowadzanie na siłę, szantażowanie samorządów, jeżeli nie zgodzicie się, żeby kłamać, bo to jest żądanie kłamstwa. Żądanie kłamstwa. Czy mówienie o poległych pod Smoleńskiem jest kłamstwem. Polec można na polu bitwy. Nie było bitwy pod Smoleńskiem. Była katastrofa, którą Macierewicz zakłamuje, którą Macierewicz fałszuje, bredząc coś o trotylu, bredząc o dwóch wybuchach i przedstawiając mniej więcej 10 różnych koncepcji, które się wzajemnie wykluczają. Ostatnio idzie, zdaje się, na jakieś tajemnicze fale, które zakłócały stabilność i sterowność samolotu. Muszę powiedzieć, że pod tym względem ma ogromną pomysłowość, a nie chcę z tego kpić. Ja nie chcę z tego kpić i dlatego ten wątek ograniczę tylko do tych apeli poległych, ale powiem tak, żeby się odnieść generalnie, tak en masse, do tej, bo Macierewicz, tak jak kiedyś był głównym lustratorem, to teraz jest, nie wiem, głównym smoleńszczykiem, czy katastrofistą, nie wiem jak to nazwać, heroldem tego kłamstwa smoleńskiego, to ja powiem tak, prędzej panie Macierewicz, pan udowodni istnienie potwora z Loch Ness, złapie go pan i przyniesie, niż udowodni pan dwa wybuchy samolotu pod Smoleńskiem. Jeśli chodzi o generalnie można powiedzieć, na przykład likwidacja Akademii Obrony Narodowej, no to też jest, muszę powiedzieć, twórcze osiągnięcie. No, do tej pory nikt się nie odważył. Ostatnie likwidowanie uczelni w Polsce to był marzec 68 rok. I wtedy też likwidowano nie uczelnie, a wydziały, na przykład socjologię Uniwersytetu Warszawskiego. Macierewicz, likwidując Akademię Obrony Narodowej, robiąc czystkę personalną, dokonuje, właściwie wpisuje się w najgorszy scenariusz. Kontynuuje, można powiedzieć, w jakimś tam stopniu dzieło Władysława Gomułki, Mieczysława Moczara, ludzi, którzy odpowiadają za marzec 68 roku. Rozwiązywanie uczelni tylko po to, żeby wyrzucić jednych ludzi, a zatrudnić drugich. Czystki personalne, zsyłanie karne prokuratorów za to, że mają uczciwość i odwagę, żeby powiedzieć nie kłamstwu smoleńskiemu, to jest czarny rozdział polskiej armii. To jest, Macierewicz zapisuje, czarny rozdział polskiego wojska porównywalny do udziału w stanie wojennym polskiej armii. I zostanie to zapamiętane Macierewiczowi na zawsze. I między innymi dlatego powinien jak najszybciej przestać pełnić tę funkcję. I ostatnia, w ogóle za dużo mówi, można tak powiedzieć, że Macierewicz generalnie za dużo mówi i w związku z tym widocznie nie wziął pod uwagę wypowiedzi jednego z azjatyckich dyktatorów, wstydzę się nawet powiedzieć jakiego, bo w tym towarzystwie mimo wszystko nie zasługuje Macierewicz, żeby występować, ale mówi tak, ten dyktator, nie mówcie dużo, bo możecie popełnić błędy. I zawsze jak Macierewicz wchodzi na mównicę, to sobie przypominam to zdanie i zawsze Macierewicz mówi za dużo. I zawsze, gdzie jest, to kończy się ta organizacja, to kończy się to jakimś rozłamem. Proszę bardzo, to jest też chyba jedyny polityk tego rodzaju, który czego dotknął Macierewicz, to zmarnował i zniszczył. Był w KOR-ze, dokonał rozłamu, dzisiaj najbardziej nienawidzi swoich przyjaciół z KOR-u. Był w ZHN-ie, ja będę opisywał uczuć, jakimi darzy moją skromną osobę, ale nie są to uczucia braterskie, muszę powiedzieć. Był w ROP-ie z Janem Olszewskim.
No, muszę powiedzieć, że delikatnie mówiąc, stosunki między panami nie są najlepsze. Zresztą rop Jana Olszewskiego, jak wiadomo, ostatnią ustawę, uchwałę jako podjął, to było, zdaje się, wykluczenie z ropu Jana Olszewskiego. Także panowie dosyć się, można powiedzieć, nie lubią, ale krótko mówiąc, Macierewicz w ropie dokonał rozłamu. Był w Lidze Polskich Rodzin, no, stosunki z Ligą Polskich Rodzin, z Romanem Giertychem są powszechnie znane. Był w Ruchu Katolickim Narodowym, gdzie też dokonał rozłamu. Ja myślę, że jakby się Macierewicz znalazł w niebie, to dokonał rozłamu w Trójcy Świętej. I Wysoka Izbo. Także uważajmy. Ostatnia kwestia. Ja chciałem w ogóle pominąć, dlatego że był taki zarzut, że Platforma, że działamy pod wpływem mediów, w gazetach się ukazuje artykuł, nie mają argumentów, biorą te z gazety i z gazetą biegną do Sejmu. To nieprawda. To jest nieprawda. To jest absolutny dodatek. No ale jednak, no proszę zwrócić uwagę, że przecież mówimy o człowieku, który, co już sygnalizowałem na początku, z agentury uczynił rację w ogóle politycznego istnienia. Pomysł polityczny Macierewicza, najkrócej mówiąc, był taki. Każdy, kto w czymkolwiek jest powiązany, w czymkolwiek, na przykład profesora Chrzanowskiego, bohatera, któremu wszystko można zarzucić, ale nie nieuczciwość, powinien odejść z polityki, bo to jest najbardziej, że tak powiem, jasne, krystaliczne, na kogo są jakiekolwiek papiery agenturalne, znika z polityki. No, jeżeli tak ktoś mówi, no to powinien tą zasadę zastosować do samego siebie. I tylko w tym wymiarze ją stosuję, proszę Państwa, a nie wchodzenie w jakieś tam szczegóły, z kim się kiedy spotkał, z kim kiedy, w jakiej partii był i tak dalej. No ale kilka faktów. Nie będę podawał nazwisk, bo nie sądzę, żeby polski Sejm był najlepszym miejscem, żeby nazwiska agentów czy tajnych współpracowników wymienić. Chodzi o zjawisko, zasadę, przepraszam, a nie o ludzi. Utrzymuje przynajmniej formalne kontakty z jednym ze zdemaskowanych agentów, bo jest w Radzie Fundacji, w której wspólnie zasiadają w tej Radzie Fundacji, gdzie to podaje w corocznych sprawozdaniach finansowych. Znaczy nieprawda, że zerwał kontakt, nie wystąpił z tej Rady. Ten sam człowiek, ten sam agent pisuje regularnie na łamach głosu organu Macierewicza, a jedna ze spółek, której ten sam agent jest wiceprezesem, wykupiła reklamy w Głosie za sumę około 100 tysięcy złotych. Co prawda, tych reklam w Głosie nikt nie mógł znaleźć, a Głos, proszę Państwa, mówiąc delikatnie, no nie jest zbyt poczytnym pismem i znalezienie tam reklamy nie jest zajęciem specjalnie trudnym, bo nie jest to pismo przepełnione reklamami. Jeżeli Państwo będziecie biegali po kioskach, to nie w każdym kiosku nie leży Głos na pierwszym miejscu. Więc krótko mówiąc, jeżeli nie można znaleźć tej reklamy w Głosie, to zachodzi podejrzenie, że jej tam nie ma. A jeżeli jej tam nie ma, to zachodzi podejrzenie, nie jestem specjalistą od tych spraw, no, że mamy tu do czynienia z jakiegoś rodzaju nadużyciem, no, zapłacenie za coś, co nie zostało wykonane. Jeden z bliskich współpracowników i były pełnomocnik Macierewicza, to są ważne funkcje, pełnomocnik listy poselskiej, jest wiceszefem partii Zmiana. Partia Zmiana to jest ta partia, gdzie ostatnio no, jeden z tych ludzi miał poważne kłopoty z prawem, partia proputinowska. Inny z kolei twórca armii tej, no nie wiem jak to nazwać, jeżeli słowo leśna kogoś rani, bo tam na komisji pisowców bardzo to zraniło, ale wyszli, więc nie słyszą, z tej armii tak zwanej leśnej. Jest związany również z partią Zmiana i jest aktywnym działaczem i zwolennikiem prezydenta Putina i publikuje takie teksty, między innymi. Doskonale rozumiem Putina, a Ukraina, państwo ukraińskie, to jest faszyzm u naszych bram. Rząd w Kijowie to junta wojskowa i tak dalej. Więc to, proszę państwa, jest człowiek, który blisko współpracuje i który pełni funkcję w MON-ie, bo ta armia jest podlega Ministerstwu Obrony, więc otoczenie i wiele innych jeszcze, podałem tylko kilka przykładów, otoczenie Macierewicza, delikatnie mówiąc, dość fatalne. Ale jednocześnie ten sam Macierewicz znajduje czas i znajduje energię i widzi potrzebę, żeby MON, które zatrudnia ludzi, dla których Putin jest dobrym politykiem,
a ukraińskim naszymi sojusznikami na Ukrainie, nasi sojusznicy na Ukrainie to faszyści u naszych bram. Jednocześnie to samo ministerstwo zrywa współpracę ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego to są te tysiące, czy nie wiem, dziesiątki tysięcy, proszę mnie poprawić, jak będzie wystąpienie klubowe, chyba dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy byli w Wojsku Polskim, naszym, w którym ja też byłem. No dosłużyłem się tylko kaprala, za co bardzo przepraszam, ale Napoleon też był kiedyś kapralem. I tu wielu z Państwa na pewno w tym wojsku, to jest to wojsko. Nie było innego wojska. Jeżeli to ktoś, to wojsko, tak jak Macierewicz ośmiela się nazywać wojskiem niepolskim. I w otoczeniu Macierewicza padają stwierdzenia, że to wojsko całe w ogóle jest jakieś trefne. On nie dyskryminuje, on zerwał współpracę, on wymówił lokali. To jest podłość. To jest podłość. Mało tego, to bije w kombatantów. Wprawdzie nie ma ich zbyt wiele, ale są rodziny. Ludzie, którzy krwawili w bitwie o Kołobrzeg, którzy krwawili na Wale Pomorskim, którzy ginęli na Kępie Czerniakowskiej, pod Budziszynem i Dreznem, w drugiej armii Wojska Polskiego. Ci wszyscy ludzie, ta krew jest tak samo warta, tyle samo warta, co krew przelana pod Monte Cassino, pod Anconą, pod Arnhem, pod Dunkierką i tak dalej. To nie ma, nie można dzielić polskiej krwi na lepszą i gorszą. Nie można z politycznych motywów dokonywać podziałów na żołnierzy lepszych i gorszych. Kolejny rozdział hańby, który zapisuje na naszych oczach Antoni Macierewicz. To tylko hańba, czy aż hańba. Natomiast jest też fatalna doktryna, którą ten pan był uprzejmy sformułować przy okazji wysłania żołnierzy na tą bitwę, każdy lot bojowy nad terytorium Daesh. No to jest wojna, no może być zestrzelony samolot, a mniejsza z tym. W każdym razie muszę przy okazji podziękować panu prezydentowi Dudzie za kolejny akt prawdomówności, no z czego jest znany, bo był uprzejmy powiedzieć w kampanii, nigdy nie wyślę polskiego wojska za granicą. No więc panie prezydencie Duda, Raqqa, Faludża leży za granicą Polski. Pan weźmie mapę i zobaczy, to dość daleko. I to dość daleko, panie prezydencie Duda, specjalista od geografii. I krótko mówiąc, to wysłanie żołnierzy do wojny słusznej skądinąd, żeby było jasne, przecież chyba o wszystko mnie można oskarżyć, ale ja nie o popieranie Daesh. Natomiast, czyli państwa, tak zwanego państwa islamskiego. Ale uzasadnienie było fatalne, a uzasadnienie było takie. My wam pomożemy na południu, jak NATO potrzebuje pomocy na południu, to wy nam pomożecie na wschodzie, jak będziemy mieli kłopoty z jednym, że tak powiem, z mocarstw ościennych. No, ja bym powiedział tak, no, uzasadnianie, wiązanie bezpieczeństwa Polski z istotnych naszych interesów, bo przecież tu nie ma żartów. No. To już jest konflikt no, u naszej grani, gdzie chodzi o byt państwa polskiego. Z tego, czy my gdzieś wyślemy wojsko i wiązanie z jakimkolwiek innym warunkiem, jest wielkim błędem. Bo od tej pory możemy być zawsze, każda akcja w naszej obronie może być czymś uwarunkowana. Może tu nie ma wtedy już obligatoryjnego rozumienia. To jest po prostu bardzo duży relatywizm. I w związku z tym ja uważam, że nasze bezpieczeństwo opiera się o 5 artykuł NATO i kropka. I koniec. I dopisywanie do tego czegokolwiek to jest tak, jak ktoś dopisuje jakikolwiek przymiotnik do słowa demokracja. Komuniści dopisywali demokracja socjalistyczna, PiS dopisuje demokracja pisowska. Obie są sobie warte, a najlepiej diabła warte. Wysoka Izbo. Myślę, że uzasadnienie jest wystarczające. Myślę, że to wszystko i wiele innych rzeczy, ale to wszystko, co robi przez tyle lat, co zrobił, to, co ostatnio zrobił, to, co mówi, to, jak się zachowuje, jak postępuje, te czystki, wyrzucanie ludzi, upokarzanie, zwalnianie z powodów politycznych, represjonowanie, kłamstwa smoleńskie, to wszystko powoduje, że bardzo proszę Wysoką Izbę, aby tego nieodpowiedzialnego, złego, antypatycznego, szkodliwego, niekompetentnego i wiele innych jeszcze przymiotników, podobno nie można mnożyć za bardzo przymiotników w wystąpieniu ministra, odwołać jak najszybciej i proszę Wysoką Izbę o przyłożenie ręki do tego szlachetnego dzieła. Dziękuję bardzo.